Dzień dobry Państwu przede wszystkim, kłaniam się. Ja jestem osobą, która do środowiska niekonwencjonalnych metod leczenia, w ogóle innego patrzenia na świat trafiła dzięki swoim prywatnym, dosyć traumatycznym przeżyciom, które to spowodowały, że medycyna konwencjonalna nie pomagała. W związku z tym człowiek, szukając pomocy, zwracał się w stronę niekonwencjonalnej metod leczenia i tak trafiłem na kolegów ze Starogranicznej. Tam oczywiście się zaprzyjaźniliśmy, udało mi się zaprzyjaźnić z nimi. Mam nadzieję, że przyjaźń trwa do dnia dzisiejszego. I razem zaczęliśmy troszkę funkcjonować. Ja jestem w tej chwili muzykiem. Zajmowałem się w swoim życiu bardzo wieloma rzeczami z racji właśnie tych traumatycznych moich przeżyć. I między innymi losy mnie rzuciły do Włoch. Tam zacząłem pracować, tam też nauczyłem się języka włoskiego. Nie na zasadzie takiej, że kogokolwiek bym potrafił nauczyć, broń Boże. Na zasadzie dziecka, które tam było przez 4 lata i nauczyło się języka. Spotkanie nasze w centrum na Starogranicznej. Tam zacząłem pracować po powrocie z Włoch, po 4-letnim powrocie, po 4 latach pobytu, przepraszam. No i miałem tą przyjemność spotkania wielu ludzi, w tym jednym z najpiękniejszych wspomnień to było spotkanie Giorgio Bongiovanniego. Koledzy sprowadzili Giorgia do Polski i spowodowali, że ten człowiek stanął na drodze mojego życia. Ta jego obecność w moim życiu jest stale podgrzewana. Kontaktujemy się, ale nie na zasadach branżowych, czyli wymianie poglądów, chociaż do tego od czasu do czasu dochodzi. Natomiast na czysto takich przyjacielskich, prostych słowach, prostych życzeniach. Próbowałem nawiązać kontakt z Giorgiem. Ostatni raz kontaktowaliśmy się przed świętami, składając sobie życzenia, dowiadując się co nieco, co się u każdego dzieje. I próbowałem się, jako że troszeczkę miałem mało czasu, bo z racji moich zawodowych działań, że może tego nie tak bardzo dopilnowałem. Niemniej jednak telefonicznie skontaktowałem się z Giorgiem. Powiedziałem mu o tym spotkaniu naszym. Bardzo się ucieszył, że takie spotkania się dalej odbywają i że my wspólnie funkcjonujemy razem. Pozdrawiając, powiedział, że w tej chwili nie ma też czasu na to, żeby konkretnie pod nasze spotkanie cokolwiek napisać, ale mówił, że jego ostatnie przesłanie z 10 maja jest na stronie i warto by było to Państwu przedstawić. To mówię troszeczkę z wybiegnięciem w przyszłość. W tej chwili też, jak zaglądaliśmy na stronę Giorgia Bongiovanniego, giorgiobongiovanni.it, to jest jego oficjalna strona. Wczoraj i dzisiaj zostały dodane dwa nowe przekazy.
Natomiast to 10 jest z 10 maja bardzo interesujące, do czego Państwa będę przybliżał to przesłanie za jakiś czas. Wracając do tej historii, która nas połączyła z osobą Georgia Bogdanowskiego, to był jego przyjazd przede wszystkim do Polski i konferencje, które tu się odbywały na Starogranicznej. Później przenieśliśmy się do Krakowa, gdzie stacja TVN i wtedy istniejący program Nie do wiary zorganizowali telewizyjną audycję, w której Giorgio występował. No i też w Krakowie była organizowana duża konferencja z udziałem Giorgia w sali, nie pamiętam. No tak, nie było i zresztą nie było tylu ludzi. I natomiast cały czas moja osoba była taką, można powiedzieć, jak ja to Januszowi zawsze podpowiadam, że jestem zbrojnym ramieniem tego januszowego przedsięwzięcia, to znaczy wspieram, natomiast ciekawi mnie to, natomiast moja wiedza nie jest aż tak fachowa i tak rozległa. I z Georgiem Bogdanowskim, kiedy moja umiejętność języka pozwala na posługiwanie, gadanie się z każdym z mieszkańców tej pięknej krainy, Italii, spowodowała, że oprócz, bo też nie podejmowałem się tłumaczenia jego symultanicznego, z tego względu, że moja biegłość nie jest aż tak olbrzymia. I spotkałem kolegę, poprosiłem, który tam kończył italianistykę i on, nasz kolega, o właśnie, tutaj na zdjęciu jest i on, jak tłumaczy, i Giorgio podczas konferencji. Ja stanowiłem tą, jak gdyby, służebną rolę, że Giorgio zaprowadzano do hotelu, rozmawialiśmy, kierowałem samochodem, którym jechaliśmy do Krakowa i później odwoziliśmy go do Warszawy na samolot. Cały czas towarzyszyły nam rozmowy z Giorgiem. Był bardzo ciekawy kraj naszej ojczyzny. Zażyczył sobie w drodze z Krakowa do Warszawy, ażebyśmy, jako że usłyszał, że niedaleko jest obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, chciał go odwiedzić i to uczyniliśmy. Spełniliśmy jego prośbę, znaleźliśmy się razem w tym okropnym miejscu, co wywarło na nim bardzo wielkie wrażenie i stwierdzenie, jakie pamiętam, to było takie, że szkoda, że o tym tak świat nie mówi, że tego się tak nie nagłaśnia. I ze swej strony obiecał, że właśnie we Włoszech, jako że jako mieszkaniec tej krainy, niewiele wiedział o tym obozie koncentracyjnym i w ogóle o naszych wojennych losach naszej ojczyzny. Więc odniosłem takie wrażenie człowieka bardzo ciepłego. On nigdy nie narzekał na to, co się dzieje z jego cielesnością, jego cierpienie. Miał zawsze obwinięte dłonie, które w momentach, kiedy dochodziło do krwawienia, były bandaże przemoczone. Nigdy nie widziałem u niego jakiejś żałości, że to mu się stało. Był jeden moment bardzo też śmieszny, można powiedzieć, wesoły. Człowiek, który kiedy przejeżdżaliśmy przez Kraków, zapytał takie: Artur, a tu w Krakowie są kasyna? Ja mówię,
Są. Może z jedno czy z dwa, ale są, można, o co chodzi? On mówi, wiesz co, jak byłem młodszy, czyli, a przypomnę Państwu, że Bon Jovani otrzymał stygmaty mając 26 lat. W tej chwili on jest mężczyzną w wieku... 63 rocznik, łatwo wymyślić. 63. Tak. Proszę? No, od nas. Więc jest to mężczyzna już, można powiedzieć, w sile wieku, bo my jesteśmy już młodzi, a on już w sile wieku. Natomiast wtedy opowiedział, że jako młody chłopak bardzo lubił odwiedzać i zagrać sobie w kasynie w jakąś grę hazardową. Zresztą hazard we Włoszech, to poznałem przez te 4 lata, jest taki na początku dziennym. Tam i bardzo często kobiety lubią udać się do takich miejsc, gdzie sobie zagrają. I on wyraził taką, ja mówię, a chciałbyś pojechać do kasyna? On tak popatrzył na swoje ręce. Ja, stygmatyk. Chyba nie. Więc nie udaliśmy się do tego kasyna. Ale kiedy w drodze już z Oświęcimia do Warszawy jechaliśmy i przy drodze stanęliśmy przy jakimś takim zajeździku, gdzie można było troszeczkę odpocząć, przyjąć trochę kawy, która nas wspomagała. Weszliśmy do tego lokalu i tam zobaczył jednorękiego bandytę. Nie odmówił sobie pociągnąć, ale oglądając się mówi, Artur patrzy, nikt nie patrzy. Więc cała ta jego postać człowieka, który cały czas podkreślał o jego tutaj przesłaniu, które miał, które otrzymał w Fatimie oprócz tych stygmatów. Mam książkę, na której, która też ma, posiada ilustrację. To była taka historia. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przytoczę pokrótce. Może za dużo się rozgadałem, ale spróbuję Państwu przybliżyć. Giorgio Bon Jovani, 26-letni mężczyzna, wcześniej z bratem pracowali, mieli małą taką manufakturę, która produkowała obuwie. Na parkingu przed tym ich zakładem pracy ukazała mu się Matka Boska. W 89 roku. Na parkingu. I on, człowiek, bardzo mówi, sam podkreśla, nigdy nie był fanatykiem, bo praktykującym to jak najbardziej. Lubił chodzić do kościoła, ale nie do tych kościołów bardzo wystawnych, tylko do małych, takich skromnych kościółków, gdzie oddawał się modlitwie. Ale nie był najbardziej gorliwym wyznawcą wiary chrześcijańskiej. Był po prostu takim normalnym człowiekiem, który jak ma czas, no to pójdzie, ale gdzieś tam zawsze jest to odbicie i to myślenie o czymś bardziej boskim. I te momenty to właśnie w tych momentach udawał się na modlitwę, do kościoła. Oczywiście ma żonę i dziecko. I na tym parkingu ukazała mu się Matka Boska, która przekazała mu, tak jak on twierdzi, w poświacie, jasnej poświacie, zresztą w tej książce też są takie zdjęcia. Tutaj już o UFO Państwo przeszli. Natomiast tutaj są takie... Dalej, tu, dobrze, bo tutaj... O. O, tutaj na zdjęciu jest, proszę zwrócić uwagę, nie wiem czy Państwo zobaczą, taki jak postać w świetlistym
jak gdyby świetlista postać, zarys, które to w tej samej książce jest z obrazu Madonny z Guadalupe pokazane, też figurka Matki Boskiej, ale w takiej otoczce. Więc też coś takiego, Giorgio mówi, zdarzyło się i jemu. I otrzymał przekaz, że ma pojechać do Fatimy, tam dostanie przekaz, dostaje znak. On nie wiedział o tym, co to będzie. A jako, że człowiek otwartego serca, więc wielu przyjaciół posiadający, mówił, to skoro mam pojechać i mam coś takie wezwanie, to wezmę swoich znajomych i pojedziemy. Wziął, tak jak pomyślał, tak zrobił, zabrał swoich przyjaciół, oni zabrali kamery fotograficzne, aparaty i pojechali razem z nimi. I na placu w Fatimie, na placu przed kościołem, Giorgio zauważył również tą samą świetlistą postać, która nie wie, mówi dlaczego, ale w pewnym momencie mówi, że znalazł się na kolanach, osunęły mu się nogi, ręce miał rozłożone, zresztą tutaj też jest zdjęcie tego momentu. I mówi, że z tej postaci wypłynęły dwa promienie, które uderzyły go w dłonie. Też chciałbym Państwu pokazać, bo nie mamy tego. To jego postać, kolorowe zdjęcie, to pierwsze. W tym momencie on otrzymuje te promienie, uderzają w jego dłonie. Za chwilę oczywiście dokumentaliści sfotografowali, jak to wyglądało na początku, więc to nawet były takie tylko czerwone, małe jak gdyby plamki. I dalej to trwało nie błyskawicznie, bo to trwało sukcesywnie przez kilka miesięcy. Na dłoniach pokazywały się coraz większe znaki, aż w 1990 roku takie nastały stygmaty. O. Na noga, to wtedy dostał. I tutaj macie, jeśli chodzi o czoło, to na końcu. Ma ten krzyż, który stygmatycy nie mają. Nie mieli poprzedni stygmatycy. To był też, pytaliśmy o ten krzyż, on nie potrafił tego wytłumaczyć dlaczego, ale w momencie, kiedy otrzymał te stygmaty, teraz już wiemy, on wtedy nie wiedział. Oprócz tego otrzymał przekaz, ażeby w świecie głosić trzecią tajemnicę fatimską, która wtedy, jak na tamten czas, była tajemnicą skrywaną w archiwach watykańskich. Do momentu, kiedy Jan Paweł II nie zezwolił na przedstawienie oficjalnej wersji Watykanu dotyczącej trzeciej tajemnicy fatimskiej w 2000 roku. I do tego momentu Giorgio posiadał ten krzyż na czole. W momencie ogłoszenia przez papieża, chociaż jak pytaliśmy się jego, jaki jest stosunek tej jego wiedzy do tego, co ogłoszono. On mówi, że ma wątpliwości, ale skoro Kościół tą tajemnicę już otworzył, to on już jej nie będzie głosił, jeżdżąc na konferencjach, tak jak był na naszej.
konferencji organizowanej przez Janusza i Centrum Wojtka Drewniaka i Zbyszka Królickiego. Giorgio oprócz, w związku z tym podjął taką, ale to nie było takim prostym procesem, żeby podjąć od razu działanie. To otrzymane stygmaty zmieniło jego życie diametralnie. Z człowieka, który udzielał się sportowo, lubił wędrówki po górach, lubił pływać po morzu, no niestety w takich momentach musiał z tego raz, że zrezygnować, a dwa, że wokół jego osoby zaczęły się duże zainteresowanie. I to oczywiście z różnych kręgów. Giorgio wielokrotnie był przebadany przez lekarzy z wysłanników Watykanu. Zresztą był w Watykanie, rozmawiał z wieloma dostojnikami kościelnymi na temat właśnie tych otrzymanych stygmatów. Ale jak wiemy z historii, stygmatycy no, nie mają najłatwiejszego życia z powolnością, jaką instytucja Kościoła funkcjonuje. I tak jakby chociażby święty ojciec Pio też miał problemy instytucjonalne. Ze swoją przypadłością, taki Giorgio pod względem badań, które wykonano mu przez lekarzy, tak jak mówię, tych wszystkich naukowców watykańskich, wszystko się zgadzało, że te stygmaty są jak najbardziej stygmatami, które świadczą o takiej przypadłości. Natomiast jego głoszenie, to co opowiadał, bo cały czas też Giorgio mówi, że posiada przekazy, informacje, które otrzymuje od Jezusa. I w tych przekazach Jezus ukazuje mu się też w poświacie, w towarzystwie, jak on to samo określa, aniołów, archaniołów, ale także tu podkreśla osoby w postaci ludzkie, ale nie naszej ziemi, ludzi z kosmosu, którzy w naukach Chrystusa są dalej posunięci niż my. No, to się z dogmatami Kościoła katolickiego niestety ma to dosyć w kontrze. W związku z tym Giorgio Bongiovanni jest stygmatykiem, można powiedzieć, świeckim. Nie usankcjonowanym przez władze kościelne. Cały czas te jego przekazy, te jego zainteresowania są w obrębie właśnie tych zjawisk kręgów zbożowych, zjawisk UFO. I kiedy mieliśmy to szczęście, to też dosyć taka miła dla mnie i sytuacja, która niekoniecznie na samym początku była komfortowa, mianowicie w momencie, kiedy TVN zrobił audycję o Giorgio Bongiovanni tu w Krakowie. Audycja ta została zaakceptowana i TVN po jakimś czasie wyszedł z propozycją, a może by pojechać do Giorgia Bongiovanniego do Włoch. Z tą oczywiście informacją skierowali się do Janusza. I Janusz, wiedząc, że no ja znam trochę ten język włoski, mając numer telefonu do Giorgia, mówi: Artur, to weź, zadzwoń do Bongiovanniego i załatwiamy, nie? No ale mówię, co mamy załatwić? No ekipę telewizyjną, która do niego pojedzie. Dobrze, dzwonię do niego.
Witam się i mówię, słuchaj Giorgio, jest taka propozycja tej telewizji, w której występowałeś, że oni chcą cię odwiedzić we Włoszech, w twoim mateczniku. On powiedział w ten sposób, a ty będziesz? Ja mówię, nie no, mnie nie będzie, będzie ekipa telewizyjna. Słuchaj Artur, to jak ty nie będziesz, to ja żadnej telewizji nie chcę. Okej, no co nie miałem powiedzieć. Idę i mówię to Januszowi. Janusz tak na mnie patrzy, no ładnie. Co ty kombinujesz, Artek? No ale mówię, no słuchaj, tak mi przekazał. Janusz mu grzecznie przekazał to do TVN-u. TVN też tak na nas spojrzał, że chcemy za wszelką cenę za ich pieniądze tam się do tej Włoch dostać. No ale w końcu przy takiej postawie, Giorgio, bo ja jeszcze raz mówię, zadzwoniłem do niego, zaproponowałem mu taką wizytę, mówię, że po prostu telewizja nie ma aż tyle funduszy, żeby jeszcze na... On mówi, jak nie ma, to mnie też nie ma. No i w związku z tym udało się, że pieniążki się znalazły na akurat nas firmowy, centrum, firmowy Centrum Terapii Naturalnej Samochód. Wsiedliśmy wtedy całą ekipą i udaliśmy się do Porto San Elpidio. I tam Porto San Elpidio we Włoszech leży mniej więcej, jeżeli Państwo się troszeczkę orientują, jak Loreto, domek Matki Boskiej. To są takie środkowe Włochy, to nazywa się ta dzielnica Marche Włoch. Giorgio Bongiovanni skądinąd tam się osiedlił, bo on się urodził na Sycylii i w tej chwili bardzo często, jak odwiedzam jego stronę, to widzę, że też bardzo często nadaje z Palermo, czyli z rodzinnej Sycylii. Tam stamtąd też tam konferencje odbywa, widocznie. O to nie zapytałem ostatnio, jak mieszkał, bo akurat sytuacja przy tym jest dosyć taka... Nie rozmawialiśmy na świętach zbyt długo, bo tylko poprosiłem o modlitwę i wstawiennictwo za moją mamę, która ma 97 lat i dostała udaru. Giorgio... Oczywiście powiedział, że stawi się. Wielu ludzi zresztą na konferencjach pytało, czy Giorgio jest człowiekiem, który jest w stanie kogoś uleczyć, komuś pomóc. On mówi, pomóc tak, uleczyć nie, bo to nie ja. Ja mogę pomóc w tej postaci, że mogę za tą osobę, którą, za którą ktoś się wstawia, on może się wstawić u władzy wyższej, czyli Jezusa, kiedy będzie miał to swoje spotkania, zresztą i modli się za wszystkich. Teraz ta sytuacja z jego modlitwą jest też bardzo istotna, bo w modlitwie jest ogromna siła, to zresztą podkreśla w wielu przekazach. I ona potrafi działać. I to, co się dzieje u nas, według niego na świecie, na ziemi, jest spowodowane małą gorliwością ludzi, którzy obojętnie jakiej, zresztą to dla niego nie jest istotne, czy to jest wiara katolicka, czy to jest inna religia, nie kontaktują się ze Stwórcą poprzez medytację, modlitwę. To sytuacja, w której żeśmy później się znaleźli, czyli już w samym Porto San Elpidio, też była dosyć miła, dlatego, bo kiedy już byliśmy w jego ośrodku, ośrodek wybudowany na wzgórzu, na porośniętym piękną włoską roślinnością, był to październik bodaj, Janusz?
Tak, jako, bo Włosi zupełnie go potraktowali, Janusza, jako morsa, bo był, już chyba to było około połowy października, kiedy była piękna słoneczna pogoda, cieplutko było jak na nasze warunki w Polsce, no taka. I Janusz postanowił, że się wykąpie. No to zrobił sensację wśród Włochów, bo wszedł do wody i się wykąpał. Po tej oblucji żeśmy się trochę posuszyli i udaliśmy się do Giorgia, do jego posiadłości. To było kilka budynków drewnianych, w którym Giorgio miał swoich pracowników, swoją redakcję. On w tej chwili nie mam pojęcia, czy on wydaje jeszcze to pismo, bo pismo miało tytuł Non siamo soli, czyli nie jesteśmy sami. I ono przedstawiało właśnie na łamach tego pisma, opisywane były sytuacje właśnie pokazujące się na świecie UFO, historyczne zdjęcia, historyczne artykuły o przybyciu tutaj na Ziemię naszych braci, jak twierdzi Giorgio, z kosmosu, określali bracia światła, braćmi światła. To pismo przerodziło się, jako że no, nie było najbardziej poczytniejszym i z tego, powiedzmy, utrzymywać się to było trudno. W związku z tym też podjął się bardzo dziwnej, z racji biznesowej oczywiście, przedsięwzięcia, jakim było opisywanie na łamach tej prasy sytuacji, które łączą rząd, chodziło o rząd włoski, z powiązaniami z grupami przestępczymi zwanych we Włoszech mafią. I on był takim poszukiwaczem właśnie tych powiązań i przedstawiania je szerszemu ogółowi. No to stanowiło bardzo niebezpieczny proceder, bo zresztą wielokrotnie otrzymywał pogróżki, ażeby się takimi rzeczami nie zajmował. I jak, no, te pogróżki jakby zostały pogróżkami. Nie wiem, jak funkcjonuje pismo, natomiast Giorgio, Bogu dzięki, żyje i jest z nami. Cały czas podkreśla bardzo wielką sympatię do naszego kraju i do naszego narodu. Ma zamiar przyjechania oczywiście, ja go cały czas zapraszam, on mnie, i tak jak od czasu do czasu tam do Włoch z rodziną jeżdżę, to zawsze jest jakby trochę daleko. Moja małżonka ma zawsze taką przypadłość, gdzie jak już mamy do jednego miejsca dojechać, to dojedźmy, a później ewentualnie tam możemy wycieczki robić, ale zawsze tam troszkę za daleko. Ale kiedy jestem we Włoszech, zawsze się z nim kontaktuję i niekiedy, bardzo często zresztą się zdarza, że nasze drogi się rozbiegają. Ja przyjeżdżam do Włoch, to on wyjeżdża na konferencję do innych krajów. Będziemy już, widzę, poganiasz mnie, chodzi... Tutaj, bo jeszcze trochę wątków takich jest ciężkich, merytorycznych do rozwinięcia. Chciałem potem, jak skończysz, jeszcze też parę rzeczy powiedzieć od siebie, jak byłego doświadczenia. Dobrze. A to jest bardzo ważne, to jedno z najważniejszych. Przeczytałeś? Nie, to jest ty, to ty. Nie, ale czy już zapoznałeś? Rozumiem. Więc teraz przedstawię już na koniec mojego wystąpienia, bo później Janusz przejmie. Ten komunikat... przesłanie, jakie na swojej stronie Bon Giovanni przedstawił, odnosi się ona w ten sposób. To znaczy, jest to tekst, który przetłumaczyłem w sposób taki, jaki tam jest. Bracia światła komunikują. Na Ziemi żyją emisariusze, posłańcy. Są oni przyjaciółmi i braćmi Chrystusa. Niektórzy z nich 2000 lat temu
byli uczniami i apostołami Mesjasza Jezusa Chrystusa, Syna Boga. Jeden z nich nazywa się Pier Giorgio Caria, brat i wierny przyjaciel naszego brata Giorgio Bongiovanniego. Nasi mistrzowie kosmiczni powierzyli bratu Pier Giorgio wiedzę oraz umiejętności teologicznej, naukowo-duchowej interpretacji znaków kosmicznych, które ukazują się na waszej planecie. Znaki, które w waszym języku nazywacie kręgami zbożowymi. W poprzednim przekazie wyjaśniliśmy w sposób szczegółowy i obszerny, że to my, jak nazywacie alieni, kosmici, jesteśmy tymi, którzy za pomocą kosmicznych kul światła tworzymy kręgi. Już powiedzieliśmy i mówimy raz jeszcze, że znaki te nie są dla wszystkich, tylko dla tych, których definiujemy jako zainicjowanych. A więc mężczyzn i kobiet, naukowców, poszukiwaczy, wyznawców religii, humanistów, filozofów, dziennikarzy, którzy zrozumieli uniwersalne prawdy Chrystusa. Jednak przekazy te nie są interpretowane i ogłaszane przez przebudzonych braci na ziemi. Jesteśmy przekonani, że znaki o wysokiej wartości naukowo-fizyko-kosmicznej mogłyby wzbudzić zainteresowanie i entuzjazm w pośród możnych tego świata. Ale ich dobrze opłacani naukowcy ukrywają prawdę, manipulują, tworząc drogie, zaawansowane technologie, technologiczne narzędzia do tworzenia fałszywych kręgów zbożowych, powodując narastający sceptycyzm do znaków tworzonych przez nas. Odrzucenie prawdy. Test się nie powiódł. Pozostaje dla nas, ludzi światła, nadzieja, pewność, że tak zwane kręgi zbożowe wraz z innymi objawieniami Chrystusa, które bardzo szybko objawią się światu, pozwolą przebudzić się, i tutaj cytat z Ewangelii świętego Mateusza, ostatnim, którzy staną się pierwszymi. Ten przekaz mówi o Pier Giorgio Cariei, przyjacielowi Giorgio Bongiovanniego, który zajmuje się właśnie interpretacją znaków w zbożu. I nie tylko. Wszystkich próbuje on właśnie w sposób naukowy wyjaśniania tego. I dalej w tym artykule był odnośnik do kręgów zbożowych, jakie pojawiły się w Anglii i w tym roku, bodaj na początku, dokładnie 16 kwietnia. Były to, jak twierdzi Caria, znak łączący niebo z ziemią. Te znaki kiedyś już pokazywały się, znaki, które sojusz nieba i ziemią przedstawiały, ale w tym roku pokazały się w Anglii wielokrotnie i to jakoby stanowi o tym, że ten czas, czyli zbiegnięcie się stulecia objawień fatimskich. Zauważono również fakt, że 70 lat temu powstało, dokładnie 70 lat temu powstało państwo Izrael. 70 lat to według biblistów jest to czas jednego pokolenia. Więc tak jakby ten czas jednego pokolenia się kończył. Poza tym jest też przekaz, w którym mówi, że jeżeli Jerozolimę okrążą wojska,
i będzie Jerozolima w oblężeniu, wtedy, kiedy ten okres się zacznie tego oblężenia, to należy szybko opuszczać tą stolicę i udawać się daleko w góry, bo będzie w inny sposób nieszczęście. Jest wiele takich wątków, które ja zaledwie liznąłem, przygotowując się do tego spotkania. Nie wiem, czy usatysfakcjonuje Państwa to, co powiedziałem w tych sprawach bieżących. Mam nadzieję, że jeżeli będzie taka potrzeba, to dołożę wszelkich starań, ażeby te przekazy Januszowi jakoś dostarczyć, przekazać. Dostarczyć, bo przekazać to już przekazy, gdzie będziemy mogli razem w telewizji niezależnej na ten temat jeszcze sporo usłyszeć. Może bardzo Ci dziękujemy, co nie znaczy, że koniec dla Ciebie jeszcze do tego tematu. Ja mam taką propozycję, że teraz bym jakby ze swojej strony pokazał, co ja zapamiętałem najbardziej z tego doświadczenia. I potem mielibyśmy pytania, potem przerwa obiadowa i dalej, dobra? Dziękuję bardzo. Także poczekaj jeszcze. Ja będę czekał. Słuchajcie, to jest, wiem, jak zawsze na wszystko, bałem się, że... Jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć. Przejrzeć, bardzo prosimy Was. Dziękujemy bardzo Arturowi. Ja się w tym momencie bałem, że my będziemy mieli kłopot z wypełnieniem tych kilku dobrych godzin tego seminarium, a tutaj jest dokładnie wszystko jest odwrotnie. Tak samo teraz z tym bordżowaniem. Kilka rzeczy, które jakby z tego do uzupełnienia do tego, co mówi Artur. Artur bardzo pięknie opowiedział od tej ludzkiej strony o Giorgio, to było bardzo dobre, żeby nie widzieć to tylko w tych kategoriach ideologiczno-takich, ufologiczno, prawda, fatimskich, bo to jest swoją drogą. Zwykły, normalny, ciepły człowiek, który doświadczył czegoś nadzwyczajnego. Po pierwsze, czy te stygmaty są prawdziwe? Bo każdy z Was zadaje sobie takie pytanie, jak każdego stygmatyka. W mojej ocenie tak. Po pierwsze, to co przedstawił i przypomniał Artur o badaniach robionych na Zachodzie, we Włoszech, bardzo solidnych, co jest udokumentowane, jest jasne. Po drugie, my mieliśmy jakby w własny sposób przez 4 dni możliwość zobaczenia z bliska, jak to wszystko jest. Pierwsza rzecz to tamta lekarka, doktor Kaczorowska, która tam stała pod koniec konferencji prasowej, przyglądała się, tam było dwóch lekarzy, jeden był inkognito, ona się nie wstydziła do zdjęcia. No po prostu stwierdzają autentyczność ran. Rany są na przestrzeń, one to są, że tak powiem, praktycznie dziury w dłoniach momentami, to tak aż było. Teraz tak, ja widziałem, powiedzmy pośrednio krwawienie, to było wtedy, kiedy jechaliśmy, o czym wspominał Artur, jechaliśmy busem do Oświęcimia, potem do Warszawy lotnisko. Kierowca siedział, nie wiem, czy to Artur prowadził wtedy chyba? Obok siedział bądżowani kierowcy. Ja siedziałem akurat przekątną. Ja często o tym opowiadam. To było dość wcześnie, bo to trzeba było wcześniej do Oświęcimia jechać, bo potem był lot samolotem i trzeba było się dostosować. Więc staliśmy dość wcześnie. On te krwawienia już miał bardzo, mówi, to nie były znaczące, ale miał. I w tym momencie, kiedy tam jedziemy, rozmawiamy, bo jest nas piątka była w tym samochodzie, i w którymś momencie widzę, że on po prostu siedząc z przodu przestaje się jakby odzywać, tak by trochę się wysuwa tak lekko do tego i zaczyna, zamyka oczy i jakby się wyłącza. No wyłącza się kompletnie, nikt do nikogo się nie odzywa, nikt też go nie zaczepia, wyłącza się. I po tych mniej więcej, nie wiem, 10 minut, nie powiem dokładnie, tylko widzę, że jakby się lekko ocknął i podniósł te ręce wyżej, wtedy ja je zobaczyłem. One zawsze były zabandażowane na tak powiedzmy białym bandażem i widzę, że on na tych bandażach ma takie plamy białe, tak? Na jednej i na drugiej dłoni są te bandaże. I tylko taki mały gest wykonał, że jakby no, chciał sobie zobaczyć, ile te krwi uszło, tak podniósł ten bandaż palcem, jakby to bandaż taki jakby tak lekko sobie palca tam lekko podważył, żeby tak zobaczyć, tej krwi dużo czy mało w tym sensie. Nie, to jest nie do udawania. Po drodze, kiedy byliśmy razem, żeby iść do... Było bardzo, to był listopad tutaj w Polsce. Był lód w Oświęcimiu, więc szliśmy dosłownie, trzeba było go wziąć, bo on w kapciach chodził, w skarpetach. I nie można było w skarpetach, w tych owijanych tych. Więc on nie mógł normalnie iść. To był tak, że myśmy go pod ręce wzięli i po prostu maszerowaliśmy tak bardzo powoli, żeby go asekurować, bo on nie był w stanie się tam sam utrzymać.
To jest bardzo istotne, więc tutaj mieliśmy kolejny taki element, który to potwierdza. Po trzecie, ogólna charakterystyka psychologiczna człowieka, który z tym spędzasz mniej więcej 4 dni, prawda, poza noclegami, bo wiadomo, że śpimy w innych pokojach. I tutaj no najmniejszych wątpliwości, ta normalność, takie słabości, tego piwa tam pół, pamiętam, się zdecydował wypić przed lotem, to już o tym jednorękim. Normalny człowiek, który w żaden sposób jakby nie ma niczego, co miałoby być elementem, żeby nas oszukać. Więc to tutaj jakby od tej strony dla mnie jest przesądzone. Druga rzecz dotycząca całego, powiedzmy, tego przekazu. Pewne rzeczy się nie sprawdziły, pewne rzeczy może trzeba czytać inaczej. Przypomnę, na tej konferencji prasowej, która jest u nas na NTV, może przypomnimy, bo tak widzę, że stare audycje już zapominane są, część z nowych widzów w ogóle nie wie, że są stare audycje ciekawe, a ta konferencja prasowa wydaje mi się naprawdę niesamowita. On tam właśnie mówi, po co on tu jest z tą Fatimą. Mam dwie rzeczy miał do przekazania z tej Fatimy. Przypomnę. Pierwszą, że to jest ta słynna w języku kościelnym paruzja, czyli powrót ponowny Jezusa, o czym dzisiaj na co dzień zambon się raczej nie słyszy, no bo nie ma sobie to jak wyobrazić, żeby ten Jezus zwrócił, to już jakby taka epoka. I druga sprawa, że to też to było to, co jakby miała przekazać trzecia Fatimska. I trzecia sprawa to dotyczy, że ujawnią się istoty, to było powiedziane, istoty z innego świata. Łucja dowiedziała się o istotach z innego świata. Nie tak to zostało użyte. My to nazywamy pozaziemskie. I to było też jego, ona to ponoć dostała też w tym przekazie, ale tego nie, to nie poszło. I to nie poszło i on był po to, żeby to zrobić. Kiedy się okazało, że Ratzinger ogłosił to, w imieniu papieża 13 maja 2000 roku, oglądałem transmisję z tego, też byłem pełny takiej ekscytacji, jakby spuścić powietrze z balona. Cały świat, myślę, że wszyscy, którzy się interesowali, no właśnie, to było, minęło. No, był zamiar na papierze, ale się nie udało, fajnie, zakończyłem sprawę. Trochę bardziej myślący myśleli, to po co tyle lat to trzeba było trzymać w tajemnicy, kiedy był zamach na papieża, a kiedy oni to ogłosili, nie? Skoro takie to było w konsekwencji dość banalne, no bo był zamach, oni to przypisali, że to był zamach na Wojtyłę i czekali od 81 był zamach, tak? No to policzmy 2000, to mamy 9 lat czekali, żeby ogłosić tą fatimską, tak? No też jest takie trochę mało logiczne, no ale dobra. I teraz tak, to jest to, że to się po prostu tak, żeby nie sprawdziło się to, czy też, ale on mówił wokół 12, co było ciekawe. Myśmy zrobili to w roku 99, tak? On mówił, że to bliżej 2012 roku dojdzie do ujawnienia istot spoza tego świata. Nie ma tego. Po prostu wiemy, jak jest. No, przynajmniej jawnie tego nie widzimy. Powrót Jezusa. Tam jest taki jego przyjaciel z Syrakuza, którym jeszcze dwa zdania powiem. Powrót Jezusa jest taki niesamowity obraz w jego mieszkaniu. My tam nie byliśmy, prywatnym mieszkaniu. Nie wiem, czy tam ty miałeś jakiś wgląd w to. Jest tam niesamowity obraz znany ze zdjęć, gdzie widzimy Jezusa, Bądżowaniego i jeszcze 100 różnych, mniej lub bardziej świętych ludzi na tym planecie. Tak w sensie pozytywnym. A nad nimi cała plejada, nawet ojciec Pio tam też jest, cała plejada latających talerzy. Wypisz, wymaluj z tych obrazów, które są choćby w książce u Igora Witkowskiego. Tylko tyle, że współczesny czas, tak? Współczesni bohaterowie. Ludzie się z strony światła i nad nimi UFO. Więc to jest taka jedna rzecz. Kolejną rzecz, którą trzeba by tak jakby uwypuklić z tej drugiej strony rzeczywistości, oprócz tej właśnie prywatnej, takiej ważnej, to jest to właściwie, jak on miał te przekazy, to on się interesował całą ludzkością. Tercio milenio, trzecie milenio, to było czasopismo, które on wydawał. Kiedy właśnie ogłoszono i wszystko, balon wpuścił powietrze, to się odbiło również na nim. On dlaczego przestał głosić? Wszystko upadło. Przyjechaliśmy do niego też na jesień tego 2000, już po ogłoszeniu, a tam w Porto del Pidio, w tym centrum, piękne, wspaniałe centrum, z drzewa zbudowane, tam wideo, studio, setki, tysiące egzemplarzy czasopism, między innymi Tercio Milenio, które leżą po prostu niesprzedane. Leżą po prostu w całe takie bryki. I wszystko się w mojej ocenie zatrzymało. To jak świat przestał się interesować Fatimą na wiele lat, dopiero teraz wróciło, bo jest rocznica, to w mojej ocenie to wszystko poszło. Ja tak staram się obiektywnie zrozumieć sytuację, nic na żadnej ideologii nie uprawiać, fakty oceniać. I tutaj to było uderzenie, on po prostu przestał być potrzebne ludziom, co tam ma być w trzeciej tajemnicy, skoro Kościół powiedział, a że nie wszystko, a może wszystko, nie wszystko, nie ma tematu. Tak samo jak też jego pozycja nagle w mojej ocenie bardzo, bardzo spadła. W tej sytuacji. Dlaczego tak było? Wydaje mi się, że on użyty jak wielu ludzi w misjach do tego, by robić pewne rzeczy, to jak na wojnie, jak w bitwie.
jak w różnych potyczkach wojennych. No wysyłasz oddział, idzie na zadanie, ktoś ginie, niektóre zadania się nie da wykonać i ktoś wykona zadanie częściowo, ktoś nie wykona całkowicie. Cały czas mamy przeciwnika wobec siebie. W zasadzie nigdy czego nie, do końca nie jesteśmy pewni. Wprawdzie ci rozgrywający mają być z tej wyższej półki, czyli mają widzieć więcej, bo im wyżej jesteś, tym bardziej ogarniasz to, co się dzieje niżej, a więc ten cały hałas potrafisz sobie zobaczyć przez pryzmat jakichś tam reguł, ale to jest bardzo skomplikowane i sądzę, że nawet na bardzo wysokich piętrach oni sobie nie są w stanie po prostu poradzić z przewidywaniem pewnych rzeczy. I ja uruchomiłem pewien scenariusz, pewien projekt, wszystko jest fajnie, to tak jak, nie wiem, pieniądze z Unii Europejskiej można uruchomić na coś tam i czasami wyjdzie w czasie, czasami nie wyjdzie, a czasami w ogóle się go nie da zrealizować. To działa na tych samych zasadach, trzeba tylko to umieć sobie jak to fraktalnie po prostu poukładać, żeby nie robić nie wiadomo, cudów z nie wiadomo czego. To po prostu cud to jest tylko coś, czego my po prostu nie rozumiemy. Natomiast no, tragedią jest, kiedy coś byśmy wszystko wiedzieli, ponieważ byśmy nie mieli żadnej magii. Magia jest wtedy i mistycyzm, jak jest coś, o czego nie rozumiemy. I wtedy umysł, serce zaczyna wchodzić w pewien stan wibracji. On jest specyficzny, on wtedy dociera do tego globalnego źródła i tak dalej, zaczyna coś tam się dziać. Ale w momencie, gdy zaczynasz umysłem ogarniać, dlaczego tak to chodzi, no to to przestaje być atrakcyjne. To tak jak, nie wiem, ktoś, krytyk literacki, który, nie wiem, ma przeczytać książkę, nieraz się zastanawiam, na ile on czuje ducha tej książki, na ile po prostu czyta tylko dlatego, że zna wszystkie reguły gramatyki, stylów literackich i wie za dużo i tak naprawdę ta lektura tej książki może się okazać mało atrakcyjna, bo on rozbiera od strony inżyniera tego wszystko, co jest dziełem literackim, a nie treści przekazu. Tak, takie analogie daje. I teraz, żeby już nie zagadać, bo wiem, że mamy tutaj tą przerwę. Tutaj bym jeszcze wymienił taką rzecz. Dwa problemy, które jakby on niósł, oprócz tej Fatimy, generalnie to, co mu przekazali. Ludzkość ma problemy z dwoma fundamentalnymi rzeczami. Jeden to jest ekologia i to się zgadza, bo to jest zniszczenie planety, w tym sensie zniszczenie planety, a drugie to są religie. W ten sposób właśnie. Religie, które zatrzymały się na pewnym poziomie. Wczoraj w nocyśmy dyskutowali z Igorem, ale chyba już to nie było na antenie, kiedyśmy sobie tak rozmawiali, że na pewnym poziomie, kiedy te religie powoływano do życia, to Igor tak ładnie powiedział, oni to też chyba dzisiaj. Myśmy to powołali, a teraz to musimy zdekomponować, bo to działało dobrze jako instalacja 2000 lat temu może, albo miało działać, przestało dobrze działać i musimy to jakoś zdekomponować, ale to nie takie proste. Dużo rzeczy się dobrych zdarzyło dzięki temu, a dużo bardzo złych się zdarzyło przez to. I teraz dekomponuj coś. To tak jakbyś budował miasto byle jak, albo ktoś ci przeszkadzał i teraz weź i go przebuduj. No to naprawdę jest wielkie zadanie. Więc tutaj z tego obszaru to bym tu już kończył. To spotkania duchowe, znaczy tak, te zdjęcia, ta historia udokumentowana zdjęciami, to jest nie do podrobienia. Jest atakowane, że to są sztygmaty fałszywe. No to po prostu no jest, no bo nie jest, nie pasuje do schematu. No nie ma siły, żeby się przebił, jak mówię o kosmosie. Jeszcze jeden wątek. On się UFO i kosmosem interesował na maksa, od młodych lat, jeszcze jako młody chłopak. On poznał takiego Eugenio Siracuza, który był takim swoistym jego przewodnikiem i duchowym, i takim od UFO kosmosu. To Siracuza właśnie powiedział te słynne słowa, które on dalej też przenosił, że ja je tutaj zrekonstruuję, przypomnę, że Jezus i jakby istoty jakby tego pokroju pełnią tego typu misje na innych planetach, również i na Ziemi. Tutaj padły zdania, że gdzie indziej pewne istoty przyjęły nauki Chrystusa i skutecznie starają się je szerzyć w przestrzeni właśnie tutaj, no nie wiem, czy naszej galaktyki, czy jakichś rejonów wszechświata, tego tu już no, za bardzo nie wiemy. Powiązanie tego wątka kosmicznego z tym wątkiem duchowym jest rzeczywiście bardzo trudne ze względów mentalnych, ale to jest jedyne rozsądne, jakie tutaj jakimi możemy się zadysponować. I Bon Jovani był w mojej ocenie, już ta chyba ta historia się skończyła, tak w sensie jego apogeum, kiedy on, jeszcze jest jedno takie bardzo istotne, jak on to dostał, jak poszedł świat, to był ten też czas, zauważcie, tego przełomu lat 80-84. Tutaj on poszedł później, tylko że mi chodzi o to, że on miał, jak poszedł, już miał gigantyczne publicity. Po prostu jeździł na spotkania, gdzie tysiące ludzi przyjeżdżało w Afryce, w Ameryce Środkowej. Miał spotkanie gdzieś tam, no może tak mimochodem, na lotnisku z Gorbaczowem i z jego żoną. Tak, dzięki temu później mógł przyjechać do Centrum Badań Kosmicznych, lotów kosmicznych w Związku Radzieckim i mógł rozmawiać na żywo z kosmonautami radzieckimi na salucie.
I był tak uznany, był w Paragwaju przyjęty przez wiceprezydenta. Był przyjmowany w wielu krajach prawie jak naprawdę wielka postać. I to była wielka fala zainteresowania. On tam, te stygmaty to wtedy się wylewały bardzo z niego. Później to już miał skorbiutkę u nas. Więc było takie potężne halo, które wzbudziło olbrzymie zainteresowanie na świecie, jak na takiego człowieka, który jest poza kościołem, a ma to i to. I to było bardzo budujące. Ale jednocześnie dobiegło końca i teraz możemy tylko się policzyć, ile zostało ludzi, którzy uznali jego sposób, jakby doświadczenie jako wyjaśnienie problemu UFO, kosmici, powiedzmy, a religia, Chrystus, doświadczenia duchowe, którzy są w stanie to razem w prosty sposób połączyć. W jego przypadku, ja nie znam innego przypadku, który by uosabiał. Ten eksperyment się udał tylko częściowo, bo można byłoby policzyć, oni chyba też tak robią, za każdym razem ci policzą, kto, ile osób za to zareaguje, no ilu nas jest, no ciągle niewielu. Ciągle daleka droga. Dlatego też oddziaływanie na zmiany na świecie oddziaływują się przez poszczególne religie. Przez, prawda, islam, przez chrześcijaństwo. Tylko problem tak, gdzie jest ta druga strona? Gdzie jest ta druga strona? Bo ona jest. Gdyby wszystko było takie proste, to wszystko już byłoby pozamiatane, a nie jest. Czyli cały czas jest walka frakcji, to również tych pozaziemskich frakcji. I przez to, że tam ta rywalizacja jest, to wszystko tak się toczy. Kto jest przeciwny i czemu, to według mnie to nie jest taka prosta sprawa. Bo jak się z kolei przyjrzymy całej tej konstrukcji, którą oni przez objawienia popierają, to są konstrukcje hierarchiczne. Albo też, no, nawet gdyby chcieli to wesprzeć oddolnie, pewne trendy zbudować, to i tak kończy się z tym, że Kościół nakłada na to kult. I zawsze jest coś za zgodą Kościoła, więc de facto mamy do czynienia z siłami, które popierają monarchię. A my tuśmy wyskoczyli z jakąś demokracją, przynajmniej od czasów Jakobinów i rewolucji francuskiej, ale to znowu, że to odpowiedzialni są masoni. Gdyby przywołać masonerię, bardzo proszę. Konstytucja 3 maja też była pisana, jak czytamy w literze, przez masonów. Więc gdzie jesteśmy? I ten konflikt, on wcale nie jest taki prosty. On wcale nie jest taki prosty. Ponieważ tutaj jest też pewien konflikt wartości. Ten konflikt, o którym bardzo ładnie powiedział dzisiaj pan Stanisław Krański, że tam się też te frakcje biją między sobą. Podejrzewam, jak wszędzie są jastrzębie i gołębie. Jedni chcą władzy za wszelką cenę, bez względu na koszty, bez względu na ofiary, oni zawsze, a drudzy chcieliby łagodniej, lepiej, trochę dla ludzi i tak dalej. Gdzie byś nie był, tak jest tak samo.